for the victory lap, though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Cześć, z tej strony ja, Bielas Bartłomiej, czyli Kruszyna. Trochę w nietypowym stylu, bo wczoraj nagrałem materiał, ale postanowiłem to zrobić na moim aparacie i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I niestety cały materiał trafił za wyprzedzeniem szlaku, więc nagrywam w trochę nietypowych okolicznościach, bo jestem w mieszkaniu mojej dziewczyny. To Magda sobie dżemie jeszcze. Dżemiesz? Nie dżemię sobie. Albo je dżem prawdopodobnie. I co? No i wczoraj nagrałem takie krótkie sprawozdanie z tygodnia, co tam się działo i wczorajszego dnia. Zaraz wam pokażę, jak to wyglądało. Używam aplikacji Yazo do kontrolowania sobie... O! Teraz się przewróci. Do kontrolowania sobie tego, co jem w posiłkach. Muszę tego wam pokazać. Zwracaj tutaj. Czyli post, muszę tego jakoś, tak ustawię kamerę. Post dzisiejszego dnia. Możemy wrócić do karty. Wczoraj co tam, 2560 kalorii, a to jest tak z bilansem do 2800. Wczorajszego dnia co zjedliśmy? Zjedliśmy 2430 kalorii, zostało nam 2600, ale to jeszcze zostawiłem sobie specjalnie po to, żeby brać w jakąś przekąskę. Na śniadanie co zjedliśmy? Wypiliśmy kawę, to ja rozróżniam na wodę i kawę. Danon Active i kabanosy wieprzowe, żeby dorzucić białka. I wyszło nam 62 gramy białka, 35 gramów węglowodanów, błonnik, 95 gramów tłuszczu. Co tam jeszcze było? Na obiad zjedliśmy 3 jabłka, serek wiejski, bo byłem w pracy. I 3 pomarańcze do kompletu, do przygryzki. W przekąskach co mieliśmy? Krówkę mleczną i krówkę mleczną. A na kolację zjadłem zupę warzywną z ryżem 700 ml. Jeszcze zostawiłem sobie 260-300 około kilokalorii na to, żeby tutaj do Magdy przyjechać i coś tam opierniczyć ciekawego. Wagę mamy w dalszym ciągu 145 kg, bo organizm się jeszcze przyzwyczaja. Wypiliśmy 2 litry wody. Jak ci minął dzień? Dodaj notatkę. Biegunka. Nieszczęśliwy. Gdzie to było? Przygnębiony, skoncentrowany i zmotywowany, zdrowy, zakochany, słyszysz? Tam? Magda się śmieje. Zadowolony, zrelaksowany było. No, ale zrelaksowany nie był, byłem w pracy. To w miarę takie tam notatki. Nic nie piszę, bo zazwyczaj sobie daję emotki. I cele nie zmieniamy. To jest taka fajna jest ta aplikacja, różnego rodzaju challenge, wyzwania, diety, nawet w wersji podstawowej jest odpowiednio. Popatrzcie, obiady, kolacje wegańskie, bogate, jakie chcę dania, co mogę sobie ustawić, ile kalorii, liczniki. Mój nauczyciel do tego, jaką prowadzę tryb, no i mój bilans, co chcę, jakie chcę mieć rzeczy, podłączenie do zegarka, do Fitu, do różnych zegarków. Ja jestem podłączony do Google Fita, Huawei, z tego względu, że niestety Google dał mu bana, to nie podłącza się. No i dzisiejszy dzień wypiłem kawę na śniadanie, robię to tak, wpisuję woda, około 300 ml, tak, dodaj i do tego, widzicie, od razu wyskakuje woda gazowana, woda z syropem malinowym, woda z sokiem truskawkowym, woda z kranu, wszystko jest, możesz sobie od razu kliknąć i na przykład masz już przygotowane, albo zmienić sobie na mililitry i tu sobie wpisać 1000 ml, powiedzmy, czyli litr wypiłeś wody.
I do tego, on już wie, że na śniadanie jem kawę. Jem kawę z 4 łyżeczek. Dodaję. I to wszystko przed 9, czyli przed rozpoczęciem postu. Stało nam jeszcze 2594 kalorie, które dzisiaj nie zrobimy. Kroków dzisiaj nie było, żadnych z telefonów wykonanych. Waga, zmierzymy się na koniec dnia i dodamy pół litra wody. To chyba tyle z aplikacji. Możemy przejść kawałeczek dalej.